Kiedy mówisz o jakimś człowieku ważnym dla ciebie, który wywarł jakiś wpływ na twoje życie, to co najpierw wspominasz? Co najpierw zwraca twoją uwagę? Otóż najczęściej jednak jest tak, że ten człowiek zrobił to i to. Ten człowiek umiał się tak i tak zachować. A na drugim planie znajdują się słowa, które wypowiedział. Tak, dużo ważniejsze jest działanie. To w działaniu pokazujemy, kim jesteśmy. Nie w deklaracjach, nie w słowach. Piękne jest w tej dzisiejszej Ewangelii, jak mądrzy stają się apostołowie, jak już zaczynają łapać tę mądrość. Przychodzą i zaczynają opowiadać o tym, co uczynili, co dane było im uczynić, czyli jak ta moc Boga przeszła przez ich działanie, a następnie mówią o tym, co powiedzieli. Co ostatnio dobrego udało ci się zrobić dzięki współpracy z łaską? To jest pierwsze, najważniejsze pytanie. A drugie, co mądrego dane ci było powiedzieć, przekazać w słowach drugiemu człowiekowi?